wiosna na dobre zagościła w kalendarzu, czas na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Z Decathlonem najlepiej przygotujesz się do sezonu rowerowego, trekkingowego i dobiegowego. Cześć, jestem Tomek. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak powinien się prawidłowo ubrać biegacz. Najważniejszą rzeczą dla miłośników biegania są buty, które należy odpowiednio dopasować. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy doborze odpowiednich butów? Po pierwsze, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak intensywnie trenujemy bądź chcemy trenować. Drugim czynnikiem jest waga. Musimy dobrać odpowiednie buty, które będą nas chronić przed różnymi kontuzjami. Trzecim czynnikiem ważnym jest teren, na jakim chcemy trenować, ponieważ musimy wybrać buty z odpowiednim bieżnikiem. Hania ma typowy strój do biegania. Składa się on na bluzę, leginsy oraz buty. Zaletą butów jest ich cena, lekkość oraz przewiewność. Strój biegacza musi być dostosowany do warunków atmosferycznych. Głównie chodzi o to, aby organizm się nie wychładzał lub przegrzewał podczas wysiłku. Natomiast Mateusz ma odzież dla osób, które chcą czerpać przyjemność z biegania. Jego bluza oddycha razem z nim, ponieważ znajduje się siateczka w bardziej potliwych miejscach. W odróżnieniu od Hani, Mateusz ubrał spodnie Eliofil, które dają mu komfort biegania. Na samym dole znajdują się buty, które posiadają wkładkę ergonomiczną i amortyzację carrying, co podwaja komfort biegania. Buty są dopasowane do stopy, posiadają amortyzację carrying na śródstopiu oraz pięcie i system up bar, co powoduje dynamizację podczas biegania. Czyli najważniejszą różnicą jest tak naprawdę zaawansowanie podczas treningu. Tak jak strój dla Hani był podstawowy, mój jest średnio zaawansowany, a twój jest najbardziej zaawansowany ze wszystkich. Tak, masz rację. Hani strój jest najbardziej podstawowy. Hania czerpie przyjemność z biegania bardzo, bardzo rzadko. Natomiast ty starasz się rozwijać swoje pasje. Ja natomiast poprzez swój ubiór chcę osiągać lepsze wyniki. Czyli tak naprawdę u nas w sklepie każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby, które chcą dopiero zacząć swoją wycieczkę z bieganiem, osoby, które trenują już je pewien czas i dla maniaków biegania takich jak ty. Pewnie, że tak. Witam Państwa, mam na imię Patryk. Moją miłością są rowery. Postaram się Państwu pomóc w doborze odpowiedniego roweru w aktualnie rozpoczynającej się bardzo słonecznej wiośnie. W naszej ofercie mamy do zaproponowania Państwu rowerki dla różnych przedziałów wiekowych dla dzieci, jak i dorosłych. Możemy zacząć od rowerków dla dzieci 10-miesięcznych, trójkołowych, jak również rowerki biegowe dla dzieci w wieku już od 2 lat do 4 lat. Wszystkie te rowery posiadają atest, są również w różnej gamie kolorystycznej dla chłopców, jak i dziewczynek. Następnie do wyboru mamy rowerki 14-calowe. Są przystosowane dla dzieci o wzroście od 90 cm do 105 cm, czyli mają możliwość regulacji do konkretnego dopasowania. Następnie mamy 16-calowe rowerki dla dzieci o wzroście od 105 cm do 120 cm, również oczywiście posiadające możliwość regulacji. W ofercie dla dzieci od 6 do 8 lat mamy do zaoferowania Państwu rowerki 20-calowe. Są one przeznaczone dla dzieci o wzroście od 120 do 135 cm. Następnie mamy do zaoferowania Państwu rowerki 24-calowe. Są to dla dzieci od 8 lat oraz o wzroście od 135 cm do 155 cm. Oba te modele wielkości rowerów
posiadają różne właściwości oraz stopień zaawansowania. Między innymi przedni amortyzator może być amortyzowany bądź sztywny. Nie wszystkie modele rowerów posiadają system przerzutek, a Państwa potrzeby są różne. Nasi sprzedawcy pomogą w odpowiednim doborze roweru, aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Rower dla osoby dorosłej musi być odpowiednio dopasowany do rozmiarów jazdy w konkretnych warunkach terenowych lub ulicznych. W naszej ofercie można dostać rowery do jazdy rekreacyjnej, na przykład po parkach, jak również do jazdy na wyższym poziomie i braniu udziału w zawodach rowerowych. Posiadamy również rowery miejskie o różnej specyfikacji oraz rowery szosowe o różnym poziomie zaawansowania. W aktualnej porze roku mamy już do wyboru różny ubiór kolarski, ale na tą chwilę jest odpowiedni strój, zaczynając od pierwszej warstwy, tak jak kolega ma na sobie górną część. Jest to koszulka z krótkim rękawem, którą musimy na siebie założyć w pierwszej kolejności. Zaleca się, aby rowerzysta czy kolarz miał na sobie przynajmniej dwie warstwy odzieży w górnej partii ciała, aby nie doszło do przewiania części lędźwiowych czy klatki piersiowej. Również długość spodni musimy dostosować do temperatury, aby nasze odzienie dobre było zarówno w lecie, dzięki czemu skóra będzie oddychać, oraz w okresie zimowym, kiedy będzie utrzymywać ciepłotę naszego ciała. Również już możemy znaleźć w ofercie buty typowo na rower, przykładowo buty z konstrukcją SPD. Również ważnym warunkiem oczywiście podczas jazdy jest ubiór głowy. Między innymi teraz już oczywiście trzeba mieć kask na głowie, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo na drodze. Również bezpieczeństwem są rękawiczki, tak jak kolega ma na rękach, z długimi palcami. Najważniejsze w sporcie jest bezpieczeństwo. Dlatego Decathlon przygotował również ofertę odzieży, jak i akcesorii z odblaskami. Akcesoria dbają o nasze bezpieczeństwo oraz świetnie się wpasowują w design naszej odzieży. Podczas jazdy na rowerze zaleca się posiadanie na sobie części wyposażenia z odblaskami, aby zapewnić swojej osobie widoczność w warunkach nadchodzącej nocy lub wczesnego powrotu z pracy. Również przepisy ruchu drogowego określają warunki posiadania odblasków.